Ten weekend w teatrze pod znakiem kobiet, bo kobiety na scenie w rolach głównych, a mam nadzieję, że i na widowni także. Zapraszamy Państwa na dwa spektakle. Najpierw w czwartek i w piątek o godzinie 19:00. Stand-up Mirki Żak, Wielcy Inni, Jezus Gombrowicz-Osiecka, napisany przez Jacka Kozłowskiego. Z cyklu Stój, bo strzelam. Strzela do nas, i to w jakim stylu, Mirosława Żak. Przyjdźcie Państwo, zobaczcie jej brawurowe wykonanie. Wciela się w trzy postaci. Nagrodzona za to została na koszalińskich konfrontacjach młodych nagrodą publiczności i tytułem najlepszej aktorki festiwalu. Nie przegapcie, taka okazja, może będzie trzeba na następną długo czekać. Z kolei w sobotę i w niedzielę, jak to w Święto Kobiet, zagramy spektakl, który kobietę ma w tytule i również w roli głównej. Przyszedł mężczyzna do kobiety. Komedia liryczna w ramach Wałbrzyskiej Sceny Inicjatyw Aktorskiej. Występują Irena Wójcik i Piotr Tokarz. Ona z przeszłością, on po przejściach, z doświadczeni przez życie ludzie szukają ciepła i miłości. Bardzo ciepła, romantyczna historia, na którą zapraszam i panów, i panie.